Cześć, tutaj Szymon Zajcher z www.kwadransagitary.pl. Dzisiaj pokażę Ci bluesową zagrywkę. Słyszałeś ją na początku, więc przejdę od razu do omówienia tego, co tutaj gram. Powiem, że to jest w skali bluesowej, w trzeciej superpozycji skali bluesowej. Tutaj mam skalę bluesową A dokładniej. Zagram może najpierw ten schemat i przejdę do samej zagrywki. Tak wygląda skala A bluesowa właśnie tutaj w tej trzeciej superpozycji dla tych, którzy nie znają. No i teraz przejdę do samej zagrywki. Zaczynam pierwszym palcem na progu dziesiątym struny drugiej. Co znaczy tutaj, że jeśli oglądasz to na stronie kwadransagitary.pl, to tam jest także zamieszczona tabulatura. Więc jeśli oglądasz gdzie indziej niż na kwadransagitary.pl, to polecam Ci przejść na tę stronę, znaleźć właśnie te lekcje i tam będzie dokładna tabulatura. Więc zaczynam pierwszym palcem na progu dziesiątym struny drugiej. Następnie trzeci palec na progu dwunastym struny pierwszej i od razu robię podciągnięcie, ale nie podciągnięcie o pół czy cały ton do góry, tylko o półtorej tonu. Czyli tak jakby trzy progi w górę. Raz, dwa, trzy. Czyli mniej więcej do tego dźwięku tutaj na piętnastym progu, czyli do dźwięku G. Jest to dość mocne pociągnięcie i może na początku sprawiać Ci problem, w zależności też jakie masz struny. Tutaj mam dziesiątki, więc jeszcze to się da pociągnąć, nie jest takie trudne, jeśli masz dziewiątki, to będzie raczej jeszcze łatwiej. No z dwunastkami no, na przykład może być ciężko, jedenastki jeszcze powinno jakoś pójść, ale też może być troszkę więcej wysiłku. Ale nawet jak masz dziewiątki czy jakieś cieńsze struny, to i tak potrzeba troszkę praktyki, żeby właśnie trafiać w ten dźwięk, żeby nie robić takiego pociągnięcia o pół tonu czy cały ton, tylko właśnie półtorej tonu w górę. Więc mamy te dwa pierwsze dźwięki. I tutaj ważne też jest kilka elementów związanych z tym podciąganiem. Pierwsze to jest tłumienie. Jak słyszysz, prawie we wszystkich przypadkach, jeśli nie we wszystkich, udało mi się zagrać tak, że nie było jakichś przydźwięków z dodatkowych strun. Oczywiście czasem one się mogą zdarzyć, nawet jak po prostu wszystko idealnie masz opanowane, grając gdzieś na żywo, czasem coś tam gdzieś zabrzmi, to nie ma tragedii. Jak posłuchasz świetnych gitarzystów, chociażby jakichś bluesowych, którzy grają tego typu zagrywki, zobaczysz, że im też co jakiś czas coś tam, jakaś struna nie będzie idealnie przytłumiona, więc to nie jest tragedia, ale ćwicząc staraj się osiągnąć właśnie tutaj tą doskonałość. Chodzi o to, żeby pociągając, szczególnie takie duże pociągnięcie robiąc, nie brzmiało to w ten mniej więcej sposób. Myślę, że słyszałeś taki przydźwięk, że ta struna wyżej wydała dźwięk, ponieważ zahaczałam ją tutaj tym podciągającym palcem. Bez stosowania tutaj tłumienia jest to praktycznie niemożliwe, żeby te dodatkowe struny nie wybrzmiewały przy tak dużym pociągnięciu. I to, co robimy, to dwie rzeczy. Tłumimy lewą ręką i tłumimy prawą. Lewą tłumimy w ten sposób, że po prostu tutaj kładziemy palce, przygotowując do podciągnięcia, czyli łapiemy przez na 12 progu, to łapię trzecim palcem, te pozostałe dwa palce też wspomagają ten palec. Nie będę tutaj robił całej lekcji na temat pociągania. I opuszkiem tego palca, tutaj trzeciego, dotykam strunę drugą, tak że ona jest przytłumiona. Ale niestety to nie wystarczy, ponieważ kiedy podciągniemy, niezależnie jak mocno podciągniemy czy jak słabo, te struny kolejne, one wchodzą pod ten palec i wtedy one już... Cóż, gram drugą i trzecią strunę, one nie są już przytłumione. Więc tutaj musimy jeszcze dodać tłumienie tą prawą ręką. I ono polega na tym, że kładziemy rękę na strunach w taki sposób, żeby te struny wyżej były przytłumione. Już tutaj nie dotykam lewą ręką, a te struny są przytłumione. Oczywiście to, w jakim miejscu dokładnie położysz tą rękę, to już jest kwestia praktyki. Znalezienie tego złotego środka, złotego miejsca, w którym nie będziesz tłumił tej pierwszej struny, którą pociągasz, ale już tą drugą będziesz zahaczał, będziesz tłumił. Musisz po prostu na tyle próbować, żeby znaleźć to miejsce, w którym kładziesz tutaj rękę, dotykając strun gdzieś tutaj przy mostku tą częścią mniej więcej ręki. Nie chodzi tutaj o tłumienie tą częścią, to nie jest taki palm muting standardowy, czyli jakieś power chordy. To nie chodzi o tego typu tłumienie, że tłumimy tą częścią, ponieważ to nie będzie się dało praktycznie grać. Chodzi bardziej o tłumienie tutaj tą częścią, takie ułożenie ręki. Także podciągając
Zauważ, że ta struna druga jest tutaj przytłumiona. Nie gra. Musisz też uważać, żeby nie dać za nisko tej ręki, wtedy stanie się coś takiego, czyli pociągając tą pierwszą, już przy niedużym pociągnięciu w górę, ona wchodzi pod tą rękę i jest tłumiona. Więc musisz tak ułożyć rękę, żeby ta pierwsza strona nie była tłumiona, ale te kolejne już tak. Więc musisz po prostu regulować ustawienie ręki, szukać tego właściwego miejsca. Tutaj słyszysz troszkę za nisko, muszę podnieść. O, tu jest ten złoty punkt dla mnie. Kiedy te struny pozostałe nie wybrzmiewają, a ta pierwsza nie jest przytłumiona. Więc musisz chwilkę posiedzieć, właśnie pograć, poszukać tego miejsca. To nie stanie się w 5 minut, nawet prawdopodobnie w jeden dzień. Po prostu grając, zwracaj na to uwagę i to w pewien sposób troszkę podświadomie zaczniesz tak ustawiać tą rękę, że ona będzie brzmiała. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak dokładnie, w którym miejscu układam, po prostu to jest kwestia już praktyki, że ta ręka jakoś automatycznie się ustawia tak, żeby ta strona była tłumiona. Wiadomo, w niektórych przypadkach coś tam i tak zabrzmi, jakieś tam przydźwięki z pozostałych strun, nie ma tragedii, ale ćwicząc staraj się właśnie, żeby to było czysto. No, na przykład teraz słyszysz, ewidentnie nie było to przytłumione. Więc podciągnięcie, następnie schodzimy po kolei w dół po tej skali bluesowej. Czyli od trzeciego palca na 12 progu pierwszej struny, drugi palec na 11 progu tej struny, pierwszy na 10 progu, następnie czwarty lub trzeci, jak ci wygodniej, na 13 progu drugiej struny i robimy pull-off, czyli zrywamy bez uderzenia kostką ten palec na przygotowany wcześniej pierwszy palec na progu 10, czyli mamy to zejście i kończymy taką frazą, czyli trzeci palec na progu 13 struny drugiej uderzamy, podciągamy tak około ćwierć tonu. To nie ma być pełne podciągnięcie, tylko takie charakterystyczne bluesowe podciągnięcie. Nie będę tutaj omawiał dokładniej, skąd to się wzięło, ale właśnie trzeci stopień tej skali bluesowej, czy właśnie, przepraszam, drugi stopień tej skali bluesowej, czy pentatoniki molowej, podciągamy często o takie mniej więcej ćwierć tonu, czyli minimalne podciągnięcie. I później znowu pierwszy palec, 10 próg struny drugiej. I tutaj stosuję coś, co też jest często wykorzystywane w bluesie, czyli takie trochę nieczyste uderzenie kostką, polegające na tym, że zahaczamy też struny sąsiadujące, przede wszystkim tą strunę jeden wyżej. Czyli zauważ, nie uderzam tylko tej drugiej struny, ale zahaczam też trzecią. I przez to jest więcej energii, więcej ataku na te struny. Takie trochę nieczyste, niedokładne, można powiedzieć, zagranie, ale to zobaczysz, w bluesie jest często przez bluesmenów wykorzystywane, daje taki bardziej brudny, bluesowy charakter. Tutaj ważne jest tłumienie tą lewą ręką, w ten sposób, żeby ta trzecia strona była przytłumiona. Czyli dotykam tym palcem, którym gram na gryfie, opuszczam tego palca, dotykam tą strunę wyżej, tak że ona jest tłumiona. Zobacz, tutaj uderzam przynajmniej te dwie struny. Zauważ, że w obu tych przypadkach wybrzmiewa tylko druga struna, mimo że uderzam zarówno trzecią, jak i pierwszą poza samą drugą. Jak mówię, tu mnie to właśnie tą lewą ręką, palcem tutaj w tym przypadku pierwszym dotykam trzecią strunę opuszkiem od dołu tej trzeciej struny, a pierwszą strunę po prostu tutaj luźno dotykającym tej pierwszej struny palcem. Nie dociskam do gryfu, bo wydała wtedy dźwięk, tylko że lekko dotykam, zahaczam. Tak samo w tym przypadku tej pierwszej struny. Lekko dotykam ją, a tą trzecią od dołu. Tutaj jest niestety blisko 12 progu, czyli tak jakieś flażolety tutaj się wydobywają, ale to wystarczy, chodzi o to po prostu, żeby nie było zupełnie wybrzmiewającej struny. Więc tak wygląda ta zagrywka, jak mówiłem, na trzeciej superpozycji skali A bluesowej. Świetnie brzmi do bluesa, polecam, żebyś się nauczył, zastosował. Jeśli oglądasz na stronie kwadransagitary.pl, to poniżej powinien się znajdować zarówno zapis w tabulaturze, jak i podkład, do którego możesz to ćwiczyć. Dodam tutaj, że ta zagrywka jest jedną z wielu zagrywek w kursie Bluesowy Niezbędnik, który zawiera 40 takich zagrywek. Jeśli chcesz troszkę więcej informacji na temat tego kursu, to tutaj powinien się pojawić link. Kliknij go, zostaniesz przeniesiony na stronę z opisem tego kursu dokładnym. A teraz gorąco ci zachęcam, żebyś poza kliknięciem tutaj i zapoznaniem się z kursem, na dole napisał komentarz, jak Ci się podobała ta lekcja, kliknął kciuk w górę, polubił ten filmik na YouTubie i chyba tutaj jest przycisk na subskrybowanie kanału na YouTubie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
A ja na dzisiaj dziękuję. Tutaj był oczywiście Szymon Zajfer z www.kwadrantdlagitary.pl i pamiętaj, ćwicz może niekoniecznie dużo, kliknij tutaj link i trzymaj się, do zobaczenia.